Siema, tu Freeze, będę się czasem wtrącał, żeby nakreślić wam kontekst całej sytuacji. Razem z Lost Souls Alley po super odcinku z opuszczonym sierocińcem, w którym byli aktorzy, stwierdziliśmy, że zrobimy kolejny filmik, tym razem z leśniczówki, a dokładniej to z namiotów, na których po prostu Lost Souls Alley mieli nas straszyć. I znowu, ja bym o wszystkim wiedział, a reszta by nie wiedziała. Stwierdziliśmy jednak, że lepiej by było, jakby oni to dogadywali z Łukaszem, żeby on o wszystkim wiedział, a ja o niczym. No i tak się też stało. Łukasz dogadał wszystko i mieliśmy jechać na namioty. A co się stało? No to zaraz zobaczycie, bo wcale na namioty nie pojechaliśmy. Subujcie oczywiście kanał po więcej takich akcji i zostawiajcie mnóstwo łap w górę. To, co się dzisiaj stało, jest po prostu kozackie. A ja oczywiście polecam wam Lost Souls Alley, do którego macie link w opisie. To jest Dom Strachu w Krakowie. Mega robotę robią, także wbijajcie tam. Coś tam jest, jakaś lampka. Wow. Coś tam jest. A w ogóle coś ludzie poszedł kończenie. Może to stamtąd nie jest. Dobry wieczór. Wszystko w porządku? No, to się nie słychać na taki spacer z psem. Kopali i strasznie mamy. A słuchajcie, czy wiecie, gdzie tu jest leśniczówka? Leśniczówka? Co w ogóle robicie? Trzymamy ją w ręce. A tak nagrywamy, mamy nagle zwierzę jakiś filmik sobie w leśniczówce, no i... Ale wiedzieliśmy, że jest jakiś znak, że koniec wjazdu i tak dalej, a ja już tu nie mam tej drogi w ogóle. Wiesz, jakbyś chciał dojechać do leśniczówki, to najlepiej jakbyś sobie dalej jechał tą trasą, bo teraz jakbyś chciał nawracać, to miałbyś zrobić 3 razy dłużej. Tak. Ale to co, co prosto pojedziemy i tak? Tak, prosto tylko nie zobaczycie za bardzo w no i uważajcie, bo jest dziura z kolei. Aha. No a... no dobra. Dobra, dzięki. Nie no, spokojnie. W ogóle co wy tu robicie? Dobra, no dzięki. Oj, tu będą dziury, uwaga. O, ja słyszałem, ostro, no. Czekaj, coś ten... Bo coś mi bije koło... To jakaś światło. Nie, to było z automatu, jak myślałem z auta. Dobra, do niego zadzwonię. Co jest? To chodź, Karol, zobacz ze mną. Zobacz też? Serio? Zobacz też? Nie mamy. Patrz. O kur... Coś wjechałem. O kur... Co to kur... jest? Ostro, nie? Co jest? Ej, tu jest stary normalnie gwóźdź wbity tak ostro. To jest deska z gwoździem. Ale przypeks, co? Po środku lasu jesteśmy. A nic nie było po drodze i tak, nie? Był jakiś tam... Oni tu idą, tam ci ludzie. Co jest trąba? Nie wiem, stary. Ale jesteśmy w środku lasu centralnie. Na razie jest jeszcze okej, bo stoję koło tego auta i jest spoko, nie? Ej, co, ty widziałeś to? Co? Gdzie to pachnie? Tak, widziałem. Podejdziemy do tego? 200 stały. No dobra, ale może, oponę możemy wymienić, ja tu mam ten. Co? Mogę wymienić oponę. Dobra, to świeci. Ja mam zapas. Nie wytrzymam. No to idź trąba tu. To co, wymieniamy oponę? No, gość mówi, że jest spoko, żebyśmy poczekali i pyta, czy nam pomóc. Ja mówię, że spoko. Damy radę. Trzeba wyciągnąć te rzeczy. Bo tu jak zwykle mamy mnóstwo syfu. Jak tam? Tu jest zapas. Albo przynajmniej powinien być. O, jest zapas. No, jest cała odstręt. Umiesz to zrobić, czy mam to zrobić? Umiem, no. Poczekaj. Ale w ogóle jaka akcja? Ja myślałem, że to już jest początek, bo tu jakaś czerwona płachta, mówię, co? Tak samo i ja mówię, nie, Łukasz wkręca, ja mówię, wkręca. A ja... Słyszałeś to? Trąba. No nie, trąba poszedł tu. Trąba. Trąba. Ej, gdzie jest trąba? Ja pewnie się zgrywa. Ej, gdzie jest trąba? Ej, no nie ma trąby. Specjalnie tak. Dobra, specjalnie. Jeszcze nie jesteśmy na miejscu, tak by the way. Dobra, trąba, chodźże. Trzeba oponę wymienić, musi nam pomóc. Ktoś musi trzymać trąbak światło. Boże, co za chłop. Ej, ja myślę, że chodźmy go poszukać po prostu. Nie, ja nigdzie nie idę, byk. On tam gdzieś po las, nie? Ale czemu on nie wylał się tu? Kurde, ale jak trąba nam się mógł zgubić? Ale jak to się stało? Trąba! Trąba! Nie no, to jest niemożliwe! Ej, dobra, chodź Sandra. A drugą kamerę? Chyba nie wiem, czy brać w ogóle teraz kamerę, stary. No jaki to jest troll, on siedzi gdzieś tu za drzewem, łeb. Trąba! Ale co jest w ogóle grane? Ja dzwonię do niego, nie? Masakra, masz tu zasięg? No mam. Aha, no to idź. No przed chwilą dzwoniłem w ogóle do tego... A no tak, no. Karol, dzwoniłem do gościa z tego... Uuu, ja mnie wystraszyłaś. Z tego scary roomu, wiesz. Bo... No. Ej nie, ale Łukasz to jest... To jest przecież niemożliwe, ty. Ty, ale... Zastanówmy się tak, tak na serio. To bo jest kilka opcji tak naprawdę. Trąba! No przecież słychać go. Słychać go, dobra, nie troluj za już. Ale jak trąba się mógł zgubić? Znaczy nie, gdyby to był ktokolwiek z was... A tam nie ma kogoś z tyłu za nami? No właśnie, nie wiem co to jest. Tam jest chyba latarnia po prostu, wiesz? Trąba! Trąba! Dobra, ale zobacz, jak się odlewał, to się gdzieś tu odlewał, nie? No. No ale też można sikać, no. Ale byśmy cokolwiek słyszeli chyba, bo wyszliśmy wtedy wszyscy, nie? Zamknąłeś auto? No. Masz klucze? Dobra, ale to bez jaj. Albo nas trolują po prostu, no. Oni też wiedzą i z trąbą... Ale nie wiem, czy ja bym się dogadywał z trąbą, jakbym chciał kogoś wystraszyć. Ale co, i nam... A zrobili ten dziurę w oponie? Ale nie, no bez jaj. No, Artur powiedział, że... Żebyśmy zmienili koło, bo z 3 km jeszcze mamy. Serio? No. A może to jest stary, to jest jakaś pułapka? W sensie, wiesz... Nie, pułapka w sensie, że ktoś chce nas okraść czy coś. Wracajmy do auta, nie? Jedźmy do Krakowa. Bez trąby, tak? Idźmy do auta, bez sensu jest go szukać po lesie, no. Przecież, stary, wiesz jak się niesie w lesie? On, będąc pod autem, by nas teraz słyszał, jakbyśmy gadali. No ale trąba jest wielki, to kurde, jeżeli ktoś by coś mu zrobił, to by go stary nie wynieśli bezszelestnie. No właśnie, to jest... Musi gdzieś być kurwa tutaj, no. Trąba! No trąba! No widziałem, jak ktoś tam biegł, no trąba! Trąba ma szarą bluzę. No i widziałem szarą bluzę. Tak? No, to jest on. Dobra, chodź Mati! To nie trąba. To jakiś typ w kominiarce. Ty k***a, dawaj go, frajera. Chodź tu k***a, ej! Chodź tu! Chodź tu k***a! Mam nóż w kieszeni, zatrzymaj się k***a, ej! Dobra, dobra Łuki, daj klucze do auta. Idę po baseballa. Normalnie i... Ziomek! Zaraz przyjdę po ciebie i dostaniesz k***a baseballem, wariacie. Telefon trąby. Tylko że ja mówię, ja idę po baseballa i normalnie jak spotkam typa na kontakt fizyczny, napierdam go. Jeżeli on by miał pałkę i... to by mi zajebał. A ja fejkowałem, że mam nóż w kieszeni. I on nic nie zrobił ogólnie. Nikt nikogo nie dotknął, ale ja się bałem, bo on miał pałkę w ręce. Pobiegł w las, zaraz go znajdziemy, ja wiem gdzie on jest. Bierzemy łuki drugą kamerę, bo jak nam ukradli trąbę, przynajmniej będzie materiał fajny. A baseball, bo do odcinków często używaliśmy. Kij golfowy też jest. Kij golfowy też jest. To. Pokaż, jak jesteśmy przygotowani na... Ta. Ale co w ogóle za akcja? Laska. Jak co, to możemy wariata później zafoliować. Patrz, a chodź zobacz w ogóle, Sandra. Chodź zobacz. Widzisz? Patrz. Guzik jest zbity tutaj. Widzisz? A nie, to się wyklepie. Ej, dobra. Bo ja sprawdziłem i... To jest niemożliwe, Łuki, to... No miało być tak, że tam mamy dojechać, nie? Ej, dobra, no ale chyba trąba się tam aby tak sobie na chipku. No ale no bo... Jakby mu się coś działo, to by się nie darł, tak? Tylko darł mu... Przecież znam trąbę. Jakby się trąbie coś działo, to nie darł się, tylko by się darł cały czas, trąba by tam się z nimi napierdzielał, wiesz co chodzi? Dobra, co jest w tym aucie? A coś na telefonie jest? Wujek Łuki dzwonił. No chyba, że jedziemy tym autem dalej. Bez kitu, dawajcie, wsiadamy. Mamy klucz. Normalnie idziemy tam, stary, k***a, mówię ci. No w las chcesz iść. A weźmy telefon i klucze. Weź, Sandra, dobra? Czekaj. Czekaj, ja zamknę tylko tu. Jezus, mnie wystraszyłeś. Dobra, ogólnie tak, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, powinniśmy biec na bo ten typ się nie spodziewał tego, że ja za nim pobiegnę na pełen. Gdzie jesteś, Mati? Mati! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź, 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 musimy uciekać, nie w tę stronę, nie mamy k***a z nimi. Ej! Uwierzcie mi, k***a, biegałem tutaj, szukałem was teraz. Ej! Ale k***a, dobra, ale nie, no serio, serio, co jest, stary? Zapali mnie tam, zajebali mi w łeb jakimś k***a kijem, nie wiem czym. I mnie k***a ciągnęli. Pokaż głowę. Nie mam rany, nie wiem skąd mi się kurwa nie krew, chyba coś tutaj gdzieś z góry. Zajebali mi telefon. Dzięki. Mamy telefon. Ja coś wiem, dała mi Sandra. A ty jak wystraszyłeś, Karol, nie? Ja. Normalnie ja się z nimi na... Normalnie lejemy się z nimi. A po co tu idziemy? Normalnie wracajmy do auta. Do auta wracajmy. Ej, ktoś musi trzymać kamerę inny niż ja, bo ja chcę się z nimi na... Nie, tam coś... Bo ja się z nimi biję normalnie. Czekaj, jeden miał piłę, z tego z piłą nie pobije, ale ten z pałką na lajcie by dostał. O, pa, 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 pa. O kur... Tego nie, tego... Temu nic nie zrobię. Biegnij pierwsza! Dawaj, dawaj, dawaj! Trzymaj kamerę, ja się z nim biję. Trzymaj. Chwyć mi. Tutaj, nie, 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 za ten. Karol! Gdzie ty jesteś? Tym akcentem zostaliście wkręceni. Oła. Ja p***. Oła. Ale dostałem w nogę z palizatora. Wiesz? No. Dobra robota. Dostałem palizatorem w nogę tutaj, nie było tego mu w bombie, halo. Ja byłem kurwa aktorem tylko. Palizatorem w udo. Oła, nie boli. Nie wziąłem pod uwagę tego, że Karol będzie tak szybko się przemieszczał wszędzie. No i Sandra, jak? Stałam tu i tu. Dobra, a kiedy się zorientowałaś, że coś się wydarzyło? No jak zaczęli mnie gonić. Ale nie, a wcześniej? No kurde, coś mi nie grało z tą oponą. Od razu z tą oponą było coś nie tak, bo wtedy by było... To co? Kto wie, co się stało z oponą? Nałożona została nakładka. Dokładnie tak. Pamiętasz tą parę z psem? No. No to... Tam wszystko się zaczęło. Serio? No. To ja się nie spodziewałem. Nie przewidziałeś łuki tego, że mamy baseball w aucie. A wiesz, że myślałem o tym baseballu dzisiaj, jak sprawdzałem, czy koło mamy zapasowe na pewno. I tak sobie myślę, dam Matiego, niech zaniesie rzeczy do piwnicy, ale zapomniałem ci, Mati, powiedzieć, że masz też wrzucić kije i basebole, nie? Dobrze, że wybrałeś trąbę do elementu zgubienia się, bo to było mega realistyczne. Nie spodziewałeś się, że Matiego... No nie od razu, jak zobaczyłem pierwszego gościa, go goniłem i ja mówię, mam nóż w kieszeni, żeby on się zatrzymał, a chłop nie. Mówię, no nie, no przecież to jest niemożliwe. Plan był taki, że o wiele dłużej schodzimy tam w dół. A wiesz, to nie do końca myślę, że było przemyślane, no bo jak ja miałem was od auta tyle odciągnąć, nie? I w tym momencie Mati miał się przemieścić i tak dalej. A coś jeszcze było przygotowane? Karol, jak znaczy tu się porozbiało, bo to wszystko miało o wiele dłużej trwać. To przejście nasze mieliśmy dalej być, słyszeć głosy i mnie nastraszyć po drodze. No ale widzisz, te lampy też robią swoje, nie? Że my widzieliśmy na daleko do szadu. Ale kurde, jak to auto, to ja nie wiem, to oni podłożyli? Tak. No. Nie widziałem w ogóle kiedy. No bo ja ci wtedy odwróciłem uwagę, stary, jak ta dziewczyna się schylała z psem. Serio? Tak. Ja pierdzielę. Ostro. W ogóle jeden chciał podbiec do mnie, ja się tak zamachnąłem z całej siły tym baseballem i się tak odsunął, już nie podszedł, ale drugi podbiegł i drugi wleciał na mnie normalnie. Gdybyś trąbał, na pewno nie dałby się tak, ej, Karol, tylko coś takiego, nie? To cały czas, a nie tylko raz na rok. Cały czas, no właśnie. Wow, ale uwierzcie, że były emocje, czyli teoretycznie trąba i łuki wiedzieli. Ja nie wiedziałem nic i Sandra nic. Jo, ciężko, masakra. Trąba, jednak warto nosić baseballa przy sobie. Warto, no, przydają się. Ja zawsze mówiłem, że baseball to jest moja ulubiona rzecz z swojego bagażnika. Czyli słuchajcie, jak się okazało, jednak to była gra. Myślałem, że początkowo serio, nie spodziewałem się w ogóle. Myślałem, że serio nam się przebiła opona. Masakra, a walka baseballem z piłą zaliczona. Pewnie część osób pomyśli, że to fake, ale ja serio się chciałem bić. To jest brudny chłopak. Serio się chciałem bić. No to dzięki za akcję. Jak to? Ale zaskoczyliście. Na ile się wkręciłeś? Zaczynałem już mieć jakby wątpliwości w momencie, jak spotkaliśmy pierwszą osobę i biegłem tyle koło niego, przez niego mam nóż w kieszeni, stój, a on nic i sobie biegnie, mówię, co jest? Niemożliwe, ale dobra, jakby pomyślałem sobie, że może bieg do kolegów, nie? I nie chciał się konfrontować. Krew na głowie wyglądała realnie i pomyślałem sobie, że ale mogło być cięcie na przykład. No. Tutaj jak staliśmy koło auta, to nie wiem, ktoś z was podbiegł do mnie, to się tak zamachnąłem z całej siły, już do mnie nie podszedł później. Już druga osoba podleciała. Ale przynajmniej paralizatorem nie dostałeś nogę. Nie dostałem, ale uwierz, że miałem okazję dostać od nich i to nie raz. I to nawet kablami z prądem miałem okazję od nich dostać, więc... Ja pierdzielę, opona bez kitu przebita. Wszystko pod film zrobili. No przetypy to... Ej, to jest już dobra wkręta, nie mów. To już jest dobry level wkręty, nie? Bo tego już nie bierzesz pod uwagę. Kurde, na pewno zniszczyliśmy oponę pod film albo coś. No. Szczególnie, że cały czas była jeszcze gra, że jedziemy dalej, nie? Że to nie jest miejsce startu. Musimy improwizować. Możesz to nagrać, że nie było na... No zobacz, patrz. Patrz na to. Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Czekaj. A jednak. Nie no, ściągamy ją. Ciepła. Słychać? Powinno być słychać. Bo te? No, schodzi. Idzie, schodzi. No. Macie jakiś taki konkretny zapas, czy taką cieniutką? Kurde, miałem się jechać do wulkanizatora, ale mi się nie udało, wiesz? No i też to było dziwne. Ja wiedziałem, że ty na to zwrócisz uwagę, ale byłem pewien, że na przykład Sandra nie zwróci. No ja zwróciłem, nawet kilka razy na to patrzyłem. Nie dlatego, że cokolwiek sobie nie zdać, tylko dlatego, że on nie pierwszy raz nagrywa coś, wiesz. I zwróciłby uwagę na każdy najmniejszy szczegół, żeby tylko mnie rozkodować, co odjebałem, nie? Co zaplanowaliśmy. Znaczy w pewnym momencie myślałem, że po prostu trąba z nimi się dogadał. Bardziej w ten sposób. Ja też próbowałem tak to prowadzić w pewnym momencie już, jak wiedziałem, że jestem spalony już, nie? No. Właśnie czemu wy wozicie baseballa, kurwa, kibol? Bo my nagrywamy często odcinki, w których rozwalamy ściany na przykład z folii czy coś. I do tego są... A po prostu nie chcą się tego wyciągać i to już tam se leży, nie? Ja pierd... Ale to wulkanizatorzy zrobią, czy? Tak, w tym miejscu zrobią. A jak nie, no to kupimy oponkę. Nie, to na sobie. To naprawię. Ale serio, to, że trąba się zgubił, zupełnie mnie nie zdziwiło. Ani trochę. Dziękujemy Lost Souls Alley, Dom Strachu w Krakowie na ulicy Floriańskiej. Zapraszamy. Link w opisie macie do chłopaków. I tyle, dzięki za wkrętę, trąba i łuki, fajnie. Sandra, jak się podoba? Dobrze, Mati. Sandra pierwszy raz z nami na nagrywkach. Sandra, jak się podobało? Nie no, super było ogólnie, ale... No i na tym skończymy. Dziękujemy mordeczki, do kolejnego odcinka. Elo!